Seria Adventech 2022 powstaje ze sponsorem, którym jest Komputronik. I w tym roku stwierdziłem, że się wycwanie. I wszystkie prezenty będę wrzucać do paczek i nie będę musiał ich pakować. Ale okazało się, że mamy tak ogromne rzeczy, które nie mieszczą się do żadnej paczki, jaką mogłem znaleźć w jakimkolwiek sklepie. Dlatego w dzisiejszym odcinku pomoże mi brat Marcina, dzisiaj jest Dawid. I teraz zniesiemy mu, bo nie chciałem wszystkiego pakować w jedno miejsce, bo nie mam aż tyle papieru do pakowania. Ale by było, jakbym teraz się przypadkiem przewrócił na tych schodach za te wszystkie lata, gdy musiałem starszemu bratu oddawać komputer, bo byłem młodszym bratem, słabszym i w ogóle. Patrz, możesz otwierać, możesz brać. No ja cię. To są rzeczy dla ciebie i to będzie element twojego wyzwania, bo dopiero w momencie, kiedy sam sobie zbudujesz ten komputer, to będziesz go mógł wziąć ze sobą. To on wtedy może się do niczego nie nadawać już. A sercem tego komputera będzie to, co się znajduje tutaj i to, co zapakowałem. Ja nigdy nie otwieram tak jak wszyscy, że ładnie, tylko po prostu muszę rozerwać, dobra? Bardzo ładne niemieckie pudełko. Finalnie sercem twojego komputera będzie procesor Intela, bo także on ufundował część tego komputera razem z firmą Komputronik, to też idziemy się zabierać za budowanie. Ja bym wam chciał opowiedzieć krótką historię, bo nasze drogi razem z Malcinem... Malcinem? Przepraszam. U logopedy się spotkaliśmy. Może być i Malcin. Przecięły się już wiele lat temu, bo razem wspólnie tak naprawdę zaczynaliśmy na YouTubie i z tego co pamiętam, w podobnym czasie też założyliśmy konto. Chyba tak, chociaż ja nie wiem, czy nie założyłem po prostu poczty Gmail tam x lat temu. Natomiast teraz zajmiemy się trochę innym tematem, bardziej powiedziałbym prostym. Czymś ważniejszym po prostu. Na pewno prostszym niż relacje międzyludzkie, bo tutaj wiadomo, że każda... Nie mogę tak powiedzieć, chciałem powiedzieć, że w każdą dziurkę wszystko pasuje to, co ma pasować. Dobra, tak czy siak, mówiliście, albo raczej Marcin tutaj mówił, bo Dawid tutaj przyjechał wspomóc brata. Ja przypadkiem się to znalazłem. Przechodził obok mnie. Będzie wspierać go emocjonalnie i pomagać mu złożyć komputer, bo jako historia jest taka, że Marcin w swoim życiu nie zbudował żadnego komputera osobistego samemu. No nie, nie, w sumie generalnie kiedyś mieliśmy pierwszy nasz komputer tam, wiesz, x lat temu, dawno, dawno temu. Zwróciłem się z pytaniem do ziemniaka, czy mógłby mi polecić jakiś komputer, ewentualnie zbudować setup. No i stwierdził, że... No to patrz. Patrz, tylko sam sobie musisz złożyć. Od czego zaczynamy? Od początku. To otwieraj w takim razie. Ja ci nic nie będę pomagać, ja się będę tylko kierować. To możemy nie dojechać, nie? To już ten komputer jest cały, nie? Nie wiem, stary, boi się to wyciągnąć, ale... Odcinek będzie trwał wyjątkowo długo. Teraz pora na procesor. Jakbyś tu, wiesz, tylko przeczytał, bo to wiesz. Dzięki Intel i Komputronik mogliśmy złożyć to... PC dla Marcina. Tam, ja. To powiem na wstępie. To już, nie, to już mówi, to teraz to oto białe. Aha. Intel Core i5 12600K to procesor 12 generacji, który choć ma wbudowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770, to najlepiej poczuje się z dedykowaną kartą graficzną, żeby pokazać swoją pełną moc w grach i nie tylko. Tak, to ważne. Nie. Od 3,7 GHz lub 4,9 w trybie turbo i posiada 10 rdzeni 6P i 4E. A pójdzie na tym GTA 5? Pójdzie na tym GTA 5. To teraz zadanie jest twoje takie. Wsadzić procesor do środka. Nie można tak docisnąć, jak nie myślał. Ostrożnie. Tak? Tylko tam w środku nie dotykaj. Gdzie tutaj? I ostrożnie połóż, on tam sobie wskoczy i będzie git. O. Procesor jest zamontowany. I tak wygląda on w środku. To co, gramy? Dobra, mamy tutaj 32 giga RAM-u DDR4 3600 MHz i trzeba go wsadzić do komputera. I... Marcin, powtórz. No, dociśnij. Który element komputera powinien trafić do środka jako kolejny? Jako kolejny? Chłodzenie. Albo karta graficzna. Dysk twardy. Tak jest. Idzie informatyk do sklepu. Nie! I się pyta, czy jest dysk na SATA? Nie. To idę. Ogarniemy to, stary. Ja pamiętam, że za moich czasów dyski twarde były troszeczkę większe. Teraz standardem jest to, że wszędzie wrzuca się dyski na M2, czyli złącze, na które ten dysk jest i w tym przypadku to jest rozmiar 2280, też kolejny standard, z którego się korzysta. Zabawne, bo tak ci wtrącę, że dysk pierwszy, który miałem w komputerze, to był dysk chyba Samsunga bodajże i miał 8 albo 4 GB pojemności i był takiej wielkości. A on mówi... Gdzie taki dysk powinien trafić? Podpowiadam, że on jest na M2. M2, dobra, czyli no, tutaj, prosta. Nie? Zgadza się, śrubok chęt. Odkręcamy. Aha. Umiesz odkręcać chociaż to? Pewnie, że tak. Patrz, stary. Cyk. Wiesz, jak się taki dysk wsadza? Co? Jeszcze raz? Po jakiej to? Bum! Wiesz, jak się taki dysk wsadza? Pewnie... Ja wiem. Tego, tutaj się tak go obniża. Tak jest. Wiesz, czego nam brakowało? No czego? Brakowało nam dystansu, ale już jest. Dobry żart, jak na kogoś z takim ryjem. Czyli to włożyć po prostu tu, tak? Tak, tak, tylko pod kątem tam gdzieś 30-40 tak. Stopni. O? Jest. No i tyle, opuszczasz i dokręcasz. No i pięknie. Zawsze się zastanawiałem, o co chodzi z tym terminem chłodzenie wodne. I ja myślałem, że wiesz, że są wodoodporne części po prostu, które są pod wodą i wiesz. Znaczy do oleju mineralnego teoretycznie można całość rzucić, ale my mamy bardziej cywilizowane rozwiązanie i uwaga, Silentium PC zmieniło się na Endorphin.
Jak byś nazwał tą część, co trzymasz w łapce tutaj? Tę część? Intercooler. Franklin. Jak nie, serio, jak by to nazwał? Radiator. Optimus. Nie, Paweł! To jest blokopompka, bo mamy zarówno blok chłodzący, jak i pompkę w środku, która napędza ciecz, która znajduje się w środku wężyków. W przypadku każdego procesora, na przykład my mamy tutaj Intela i5-12600K, mamy tutaj soket LGA1700, to musimy zobaczyć, czy nasze chłodzenie, które chcemy wybrać, będzie nam na 100% pasować. Mamy tak zwanego backplate'a i on trafi za płytę główną, więc zamontujemy sobie część rzeczy, żeby już nie musieć się bawić w samej obudowie, tylko tam już przykręcimy samą blokopompkę, jak już to wsadzimy do środka. Dobra, wiecie co, włożymy to do obudowy i będzie nam wygodniej. W momencie każdego składania komputera przychodzi czas na obudowę i mamy tym razem obudowę dosyć, powiedziałbym, orientalnie brzmiącej nazwy firmy Lion Lee. A to wygląda jakiś boombox. Robi wrażenie. Kolejnym etapem jest jak zwykle zaglądnięcie do instrukcji, która zawsze mówi o tym, żeby rozłożyć całą budowę i wyciągnąć wszystko, co się da. Jak to się otwiera? O, i teraz się otwiera, czyli zamykasz, a żeby otworzyć, to musisz zdjąć przedni panel. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Patrz na to. To jest chyba pierwszy producent, do którego się spotkałem z tym, że dostajesz przezroczyste opakowanie z posegregowanymi środkami. Jesteśmy w takim momencie, w którym będziemy wkładać płytę, bo już mamy wszystko powyciągane. Nie, nie przeszkadzajcie sobie, ja tak lubię. Marcin, bierz płytę i wkładaj. Musisz się spasować po prostu ze wszystkimi dziurkami, które są tutaj. I w ten sposób ją wkładam, tak jak trzeba. Odwrotnie. Ja. Czyli musisz się odwrócić do tyłu. Tak? A ja ci po prostu... Nie, to do tyłu musisz. Tak? Jeszcze raz do tyłu. No dobrze, jak będziesz z tyłu, to będzie dobrze. Teraz wsadzisz płytę. Spokojnie, to się rusza. I tam, gdzie masz porty, to one muszą sobie tutaj wyjść, gdzie mój palec. Porty w dół. Trochę w moją stronę jeszcze płyta. Ty czekaj, Boże, wiesz co, połóżmy to na stole. Chyba jeszcze, bo tych trzech nie dajemy, nie? No to te trzy zostały po prostu już. Czyli jest sześć. Teraz pora na coś, czego lepiej nie pokazywać, bo to wzbudza największe kontrowersje. Pasta termoprzewodząca. T-Volt? To taki dźwięk wydaje folia, jak się ją zrywa. I teraz bierz śrubki i dokręcaj. A skąd te śrubki? Tam są. Okej, dobra, czyli tak. Pężynka na to i śrubka na to. Mogę użyć śrubokrętu, chyba powinienem. Działa, to działa. Jak bardzo je do... gdzie tak powiem? Z umiarem, ale pewnie. Jeszcze trochę by można było. No co, teraz trzeba chłodnicę dać do góry. To złącze możesz podpiąć do IO Pump albo do CPU OPT. Co? Rzuca zaklęcie jakieś dziwne. No, nie dokręcaj do końca, tylko właśnie, o, żeby się trzymało, dokręć sobie jeszcze ze dwie, żeby nie wypadło. I czasami zdarza się taki mały plot twist, że jak już zamontuje się sam radiator na górze, samą chłodnicę, to nie da się wsadzić zasilania od procesora, dlatego, żeby sobie to przymierzyć już wcześniej, to zasilacz, jaki tutaj trafi, to jest od Corsera RM750 X i on powinien mieć tutaj gdzieś zestaw przewodów. Ma i to dużo. Potrzebuje znaleźć dwa razy P8 i w tym przypadku to jest P4 plus P4 na dwóch. CPU mam napisane. A to to. To jest w pełni modularny zasilacz, więc on nie ma żadnych wystających przewodów ze środka, tylko wybierasz te, które chcesz sobie podłączyć. To słuchaj, tutaj podam jedną stronę. A to pierwsze? Później trzeba jeszcze takie podwójne wsadzić. Brawo, to teraz jeszcze jeden, tylko tu podwójny. Elegancko. Potrzebujemy wsadzić zasilacz. Na przykład możemy go położyć tutaj. Tak, ale lepiej sobie wybrać najpierw wszystkie... Nie. Ze względu na to, że jesteśmy na etapie wybierania przewodów do zasilacza, warto by było zobaczyć, ile potrzebuje PCI-ek nasza karta graficzna. Każdy obstawia różną ilość pinów i różną ilość złącz. Ile obstawiasz? 7. Nie, to nawet te nowe RTX-y nie mają tyle miejsca. Bo tutaj trafi 3070 Ti. Pokaż tego potwora. Duża karta. Jest jaka ciężka. Ale jest jeszcze 4000, nie? Ale jest cięższa i większa od tej? Potrafią być nawet większe. Jakie to duże. Jaki bydlak. I teraz nam chodzi o to, ile jest tutaj złącz do zasilania. Więc jak sobie zobaczysz z tej strony? 6. 3. Czyli potrzebujemy tyle do zasilacza tak naprawdę wybrać. Więc na razie odstawmy ją sobie, bo na kartę graficzną jeszcze przyjdzie czas. Ominęliśmy ten moment wkładania wszystkich przewodów, bo to nigdy nie jest ciekawe i zawsze jest bardzo problem. Kontuzja palca nastąpiła. Niestety, ale Dawid się przeciął o radiator od płyty głównej. Ale możecie zobaczyć, że zaczyna to już bardzo ładnie wyglądać. Dobra, teraz wyciągamy do naszego bydlaka. Duży wariat. Słuchaj, żeby zamontować taką kartę, trzeba odkręcić część śledzi, bo jest ich za dużo początkowo. I tak jak kiedyś karty graficzne były na jednego slota, tak teraz są karty, widzisz, na dwa sloty, a tak naprawdę to chłodzenie jest na 2,5 slota praktycznie, bo ci jeszcze wystaje poza te śledzie. I teraz możesz włożyć kartę. Poczekaj, bo ja teraz nie wiem, gdzie tu się wkłada. A to jest chyba to. Tak, to trzeba zdjąć. Zdjąć? A okej, okay, to widzisz, brakowało mi tego. I teraz tam, gdzie są złącza, idą na zewnątrz. Wytarkami w dół? Tak. W którą dziurkę to się daje? W tą metalową, tą, która jest wzmocniona. Bo Dawid, jeżeli chodzi o sprawy związane z technologią i innymi rzeczami, to jak powiesz na coś wiatrak, co nie jest wiatrakiem, to cię ludzie zjedzą. To jest wentylator. A wentylator musisz na... Dobra, nie chciałem tylko... Chciałem wypełnić, bo byście później jechali Dawida w komentarzach. Dawida? A co,
ja powiedziałem? Wiatrak. Wiatrak? Wiatrakami do dołu, rzeczywiście, no było tak. A dla mnie to był wiatrak. Jest elegancko wszystko, dobra, kopnij w to teraz. Poczekaj. Mamy problem. Poważny problem. To do laptopa jest jednak. Karta będzie tutaj pasować. Jedyne, co mi nie pasuje, to to, jak jest zanitowana ta obudowa, bo nie ja ją wybierałem, więc w kwestii obudowy może być ciężko, bo popatrzcie się na to. W tym miejscu, gdzie jest ten pionowy shield, to karta jest za długa, żeby się to zmieściło tutaj, tak jakbyśmy chcieli. Musimy obciąć obudowę. Tu można cały ten panel ściągnąć. No tego, żem się nie spodziewał. Słuchajcie, jak to mówię, jak się popieści, to się zmieści. Uwaga, udało się wsadzić kartę, ale nie obyło się bez drobnych modyfikacji. Mianowicie ten fragment, ta płytka, ona była zbyt bardzo wysunięta do przodu. Więc żeśmy wzięli i tutaj delikatnie możecie zobaczyć, że cała ta blaszka jest wygięta. I tym sposobem udało się ją zmieścić. No i teraz mamy tak naprawdę zmontowany komputer. Oprócz tego, że musimy podpiąć dodatkowo jeszcze dwa przewodziki, złożymy go, zainstalujemy system i zobaczymy, czy wszystko będzie działać. A ja mam takie pytanie, bo to jest takie P-mod i Q-mod, to się przełącza. A po co się to przełącza? Co to jest? Możesz włączyć sobie tryb cichy karty, albo możesz włączyć sobie tryb głośny. A my mamy? Mamy ustawiony cichy. A to wpływa na jej... Zazwyczaj różnice są w rzędu kilku procent wydajności. Słuchajcie, dlatego, że nasz komputer tutaj już jest praktycznie zmontowany i wygląda on następująco, teraz się już zrobił ciężki, to brakuje w nim troszeczkę dodatkowego oświetlenia. Mamy już tutaj zamontowane wentylatory, które będą nam świecić, ale przydało nam, by nam się coś do kontrastu od tyłu. Tak jak nam został jeden wentylator po bildzie razem ze Snaxem, bo tego już nie zmieściliśmy, to z niego skorzystamy, żeby nam się świecił jako dodatkowy. To, co chciałbym wam pokazać, to zobaczcie, jak ta obudowa wygląda. Wszystkie kable są schowane z tyłu tak naprawdę, więc ich nie będzie widać. Cable management tutaj nie jest wymagany, chociaż jak otworzymy, widać, że te kabelki są po prostu poukładane w ładny sposób, ale nie trzeba aż tak się starać, żeby były idealnie poprowadzone, bo dzięki temu, że tu jest taka zamykana piwnica, to większość bałaganu, który wychodzi z zasilacza, jest zamknięta, a dodatkowo, że szyba jest przyciemniana, to jak już się zasłoni komputer, to praktycznie niczego tutaj nie widać i to jest jeden z najczystszych komputerów, jeżeli chodzi o tył. Natomiast od frontu, jak się wszyscy przesuniecie, możesz go wziąć i spróbować odpalić. Zobaczymy, czy się w ogóle włącza. No to lecimy. Wow, świeci się. No i się wyłączył. A czemu się wyłączył? Albo ruszyłem, albo się restartuje po prostu. Przez twoją reakcję słabą. Front jest RGB, jak dobrze pamiętam, więc możesz zmieniać po prostu kolory całe, natomiast tylny wentylator, jak sam widzisz, możesz uzyskać efekt tęczy i nim będzie się zarządzać już bezpośrednio z płyty głównej. Ale oczywiście budowa komputera to nie wszystko, bo tutaj mamy zawieszone pendrive'y, bo w tym miejscu się po prostu nie gubią. Tutaj mamy instalkę do Windowsa, trzeba go zainstalować i sprawdzimy, czy działa. I nastał ten moment. Chwila minęła, mamy teraz komputer, który jest gotowy, działający, sprawdziliśmy. I ja mam jedną rzecz, którą muszę poprawić, ale najpierw odpal kompa. 3, 2, 1. Jak sami widzicie, tutaj mamy kolory RGB i ta obudowa się nazywa RGB, czyli stwierdziłem, że będzie mieć po prostu kolory, ale jest drugi guzik, który pokazać możemy, że da się zmieniać różne tryby świecenia i to jednak są wentylatory ARGB. I jako ciekawostka, jak mamy tutaj tryby 8, to jest tryb, kiedy obudowa synchronizuje się z płytą główną. Co więcej wam pokażę. I teraz widzicie, że nawet karta graficzna się synchronizuje z tym efektem, który mamy na obudowie. I o to nam chodziło, żeby tak to działało. Chodziło nam o to, żeby ten komputer też dobrze działał, więc przeprowadzimy kilka testów. TimeSpy Extreme, widzicie wynik? Counter-Strike Global Offensive, Full HD na wysokich ustawieniach, 621. Czyli myślę, że nawet to by było całkiem wystarczające dla Pago, bo jak robiliśmy u Pago komputer, to też był taki moment, że miał 600 FPS-ów, a teraz na tym komputerze jest 600. Natomiast w Wiedźminie, nawet jak sobie zaczniemy pływać płotką, bo płotki to są przecież ryby. Bardzo ładnie ta gra wygląda i mimo, że mamy ustawienia Uber na rozdzielczości 1440p, to w takim miejscu jak to mamy ponad 120 FPS, więc praktycznie większość monitorów gamingowych można wykorzystać w 100%, albo 95%. Ważne, żeby Fortnite się nie zacinał. Nie będzie się zacinać, nawet jak odpalicie te wszystkie rzeczy naraz. Moje pytanie jest teraz następujące. Jak ci się podoba komputer? Mi bardzo ładnie, dzięki za to, że mi go daliście. Podoba mi się bardzo fajnie, doceniam teraz pracę wszystkich informatyków, którzy sami własnymi rękoma go składają komputery. Efekt końcowy jest bardzo ładny, fajny. Ważne, że się świeci, nie musi dobrze grać, ważne, że się świeci, bo inne święta. Dodatkowo to jest bardzo fajna konfiguracja, którą można tak naprawdę skopiować. Jeżeli chcecie uzyskać podobny efekt, to cały link do całej tej maszyny znajduje się na dole w opisie. A tak czy siak, wydaje mi się, że to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się jutro o godzinie 16. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie przepraszam cię, zostawcie łapkę. Patrzcie, co tu się stało. Odprawię na krzesełko. Kanały wszystkich, poprzedni odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Hello.